witam Was znów w moim programie i dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać, kontynuując temat o prawdziwej pokucie. I zauważyłem, że dużo wokół tego tematu zjawiło się pytań, na które chciałbym dalej poniekąd odpowiedzieć. Mam nadzieję, że się uda. My, chrześcijanie, dzisiaj jesteśmy jakby niewolnikami średniowiecznego podejścia do walki z grzechem. W średniowieczu to wyglądało tak. Bili się po plecach jakimiś łańcuchami, chodzili klęcząc po gwoździach, czy tam po szkle, po jakichś ostrych przedmiotach, żeby zniweczyć grzech. I walka z grzechem jest ważna. Grzech niszczy człowieka. I przez grzech otwiera się furtka dla szatana. Więc grzech musi być usunięty. I uwaga, my myślimy, że grzech może być usunięty dlatego, że ty się postarasz to zrobić, że ty jakoś wyjątkowo w sposób usilny zdeprawujesz grzech we własnych oczach i ogłosisz wojnę temu grzechowi. Ale ja ci powiem, że grzech jako duchowa jakby rzeczywistość, jej nie można pokonać wysiłkiem woli. Bo gdyby można było pokonać grzech przez wysiłek woli, Jezus by nam to ładnie wytłumaczył. Ale Jezus umarł po to, żeby oczyścić siebie z grzechu. Czyli On nie tłumaczył, jakie kroki i co trzeba robić, żeby być sprawiedliwym i usprawiedliwionym. Ja chcę dzisiaj Wam zacząć od wersetu w liście do Hebrajczyków 10, 12 do 18 wersetu. Przeczytam Wam kawałek. Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położenie będą jako podnóżek stóp Jego, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Więc to Jezus swoją ofiarą czyni ciebie doskonałym i uświęconym. Uwaga, doskonałym i uświęconym czyni cię przez Jego ofiarę, a nie przez to, że nakazuje ci jakoś specjalnie się starać. I teraz, no dobra, znów ty o tym chyba będziesz mówił o usprawiedliwieniu. Tak, i uświęceniu. Dlaczego to jest ważne? Bo jeśli jesteś wierzący, jeśli jesteś chrześcijaninem, a domniemywam, że jesteś, bo słuchasz teraz tego programu, albo chcesz nim zostać, to usprawiedliwienie jest główną jakby machiną napędową do naszego życia w wierze. My często czytaliśmy w Starym Testamencie, że usprawiedliwiony z wiary żyć będzie, że usprawiedliwiony będzie zdrowy, że usprawiedliwiony i uświęcony będzie zawsze modlił się tak, że jego modlitwy będą wysłuchiwane i my pragniemy być tymi sprawiedliwymi ze wszystkich sił, zapominając o tym, że jedyną drogą ku usprawiedliwieniu i ku zwycięstwu w ten sposób jest Jezus, bo jeśli ty jesteś usprawiedliwiony, to w tobie wszystko funkcjonuje tak, jak należy. Przez to, że jesteś uświęcony i usprawiedliwiony przez ofiarę Jezusa i w oczach Bożych jesteś święty, jesteś uświęcony, jesteś usprawiedliwiony, nie dlatego, że ty jesteś dobry, a dlatego, że Bóg jest dobry, to żadna moc nieczysta nie może ciebie się trzymać. Wtedy ty pokonujesz choroby, nie dlatego, że ładnie się pomodliłeś i dobrze pomodliłeś się, czy jeszcze coś, tylko dlatego, że wierzysz, że jesteś usprawiedliwiony. I zobaczcie, tutaj w Hebrajczyków 10, 12, 13 i 13 werset mówi tak, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położenie będą jako podnóżek stóp Jego, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Jezus, kiedy uczynił ciebie uświęconym i doskonałym przez jedną ofiarę, przez śmierć na krzyżu, powoduje, że twoi nieprzyjaciele są położeni pod nóżkiem stóp Jezusa, czyli to, co ciebie dzisiaj niszczy. Może samotność, depresja, może choroba, może nałogi, może coś jeszcze.
to wszystko przestaje mieć moc, kiedy ty przyjmujesz przez wiarę usprawiedliwienie, kiedy ty jesteś przekonany, jestem usprawiedliwiony. Jeśli teraz przyjmujesz przez wiarę, że jesteś usprawiedliwiony, to wróg, jakikolwiek by on ni był, będzie położony pod nóżkiem stóp Jezusa Chrystusa. Chwała Jezusowi. I teraz kiedyś był taki wspaniały głoszący o nazwisku Charles Spurgeon. On usługiwał w Londynie, miał wówczas największy zbór, największy kościół w mieście. I on mówił tak kiedyś. Mówił, że my myślimy, że pokuta, prawdziwa pokuta i nawrócenie dokonuje się wtedy, kiedy ty, nienawidząc grzech i żałując za grzech, cały drżysz w modlitwie, podczas modlitwy, płaczesz, odczuwasz nienawiść wobec grzechu, drżenie, jakieś inne jakby wewnętrzne przeżycia i całym sobą walczysz z tym grzechem i ty myślisz, że wtedy dopiero ty naprawdę pokutowałeś. Ale później on kontynuuje, mówi, nie to wszystko decyduje o tym, że twoje grzechy są wybaczone. O tym, że twoje grzechy są wybaczone, decyduje ofiara Jezusa Chrystusa. I o tym ja właśnie mówiłem. I niektórzy tego nie zrozumieli, ale teraz możliwe, że dojdzie zrozumienie i jeszcze bardziej przyjdzie jakby objawienie o tym, o czym mówię i co próbuję donieść. Więc my dzisiaj już nie biczujemy się. My dzisiaj już nie chodzimy klęcząc po szkle i gwoździach, żeby Bóg wybaczył nasze grzechy, ale my dzisiaj w kościołach mamy inne, bardziej subtelne, ale podobne według swojego jakby wydźwięku sposoby pokuty. Tak? Ktoś bierze, nie wiem, długie posty, żeby odpokutować za jakiś grzech. Ktoś robi jakieś specjalne uczynki zadośćuczynienia, żeby oczyścić się z grzechu. I niby to jest wszystko, wygląda szlachetnie i dobrze. I chwała Bogu, że macie takie szlachetne podejście i pragnienie, by pokonać grzech, ale wciąż te nasze cielesne wysiłki nie mają mocy, aby pokonać grzech. Pokonanie grzechu i uczynienie ciebie sprawiedliwym i usprawiedliwionym pochodzi tylko i wyłącznie z krzyża Jezusa Chrystusa i z Jego ofiary. Chwała Jezusowi. Więc 14 werset jeszcze raz mówię, albowiem jedną ofiarą uczyniono zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. My często też mówimy, że uświęcenie jest właśnie ten wysiłek. Widzisz, jest napisane, że uczynił jedną ofiarą tych, którzy są uświęceni. Ale zwróćcie uwagę, i my zaraz zobaczymy więcej na temat uświęcenia, że ci, którzy są uświęceni, i to jest w kontekście tej jednej ofiary, że uczynił doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Uświęcenie następuje wtedy, kiedy ty przyjmujesz przez wiarę ofiarę Jezusa Chrystusa. Wierzysz w nią. Tak, Jezus umarł za mnie. I w tym momencie zaczynasz być uświęcony. Nie dlatego, że coś starasz się robić. Na przykład znam takie zbory, które tak pośrodku wieku XX mieli na przykład jeden ze sposobów uświęcenia, że była przy wejściu do kościoła linijka długości spódnicy. Czyli kobieta wchodząc do kościoła musiała przejść obok tej linijki i zobaczyć, czy jej spódnica nie jest za krótka. I wtedy, jeśli ta linijka mierzyła prawidłowo, że twoja spódnica jest wystarczająco długa, to byłeś ubrana w sposób uświęceniowy i byłeś uświęcony, mogłeś pójść do kościoła. To jest szlachetne, bo ja też nie bardzo lubię, kiedy dziewczyny, kobiety przychodzą do kościoła w zbyt krótkich spódnicach. To rozprasza. Ale to znów nie jest sposobem na walczenie z grzechem. Zaraz o tym będzie jeszcze więcej. Werset 15. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem, takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je, dodaję, a grzechów ich
ich nieprawości, nie wspomnę więcej, gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Tam zaś jest ich odpuszczenie i tam już nie ma ofiary za grzech. Jezus umarł raz i na zawsze za nasze grzechy i te wszystkie grzechy mają to odpuszczenie, tak jakby w powietrzu non-stop wisi odpuszczenie grzechów. Ja nie umiem tego jakby inaczej wytłumaczyć. Ja sobie tak wyobrażam, że ono cały czas jest i kiedy zgrzeszyłeś, ty po prostu bierzesz to odpuszczenie, mówiąc: Jezu, przyjmuję Twoje usprawiedliwienie, przepraszam, że popełniłem to, i natychmiast jesteś uświęcony i usprawiedliwiony. My chodzimy w tym usprawiedliwieniu non-stop. Wiele z naszych grzechów, które popełniamy, my nawet nie wiemy czasami, że popełniliśmy grzech. I to uświęcenie, to odpuszczenie grzechów cały czas Ciebie czyni świętym. Słyszałem dużo takich nauczeń, gdzie ludzie mówią: musisz zrobić rachunek sumienia i wyliczyć wszystkie grzechy, bo jeśli któregoś nie wyliczysz, nie przypomniesz, to, no to wtedy koniec, jesteś w grzechu i już, załatwiony. Będziesz miał całą masę demonów, będziesz miał całą masę problemów, przekleństw i jesteś załatwiony. I to jest pułapka, dlatego że w porównaniu z świętym Bogiem my naprawdę dużo z tych grzechów możemy nie pamiętać i nie zauważyć, bo nawet nie rozumiemy i nie wiemy, co tak naprawdę czasami jest grzechem w oczach Bożych. Więc Bóg daje ci usprawiedliwienie cały czas. I jeśli ty jesteś wierzący w Jezusa Chrystusa, jesteś cały czas usprawiedliwiony. A jeśli jesteś usprawiedliwiony przez krew Jezusa, to znaczy, że cały czas ciebie się trzyma zdrowie, świętość, moc, by nie grzeszyć, zmiana charakteru w tobie następuje cały czas w sposób niezauważalny. Ty po prostu po roku nagle zauważasz, że to przestałem robić, w tym przestałem nawalać, przestałem być gniewliwy i tak dalej, i tak dalej. Taka jest cudowna moc usprawiedliwienia. I teraz zobaczmy 1 Koryntian, 6 rozdział i 9-11 werset. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Otóż jest wymieniona cała lista grzechów i 11 werset mówi: takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni. Jest w jednym jakby, w jednej linijce są wymienione trzy słowa, które tak naprawdę są synonimami, bo synonim jakby obmyty to jest synonim uświęcenia, tak, bo oczywiście tutaj może to dotyczyć chrztu wodnego, ale ono też wszystko doprowadza do uświęcenia i usprawiedliwienia. I więc obmycie, uświęcenie, usprawiedliwienie w jednej linijce jako jakby jeden fakt, uświęcenie, usprawiedliwienie, obmycie jest jednym faktem. I końcówka tego wersetu tłumaczy nam, jak się dokonuje uświęcenie, usprawiedliwienie i obmycie. Jest napisane: w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Czyli kiedy jesteś w imieniu Jezusa, wierzący w imię Jezusa, czyli co to znaczy wierzyć w imię Jezusa? To znaczy wierzyć, że przez Jezusa ty przyjmujesz wszelkie uzdrowienie i wszelkie usprawiedliwienie, że wiara w Jezusa, o to chodzi. To nie chodzi, że tylko przywołałeś imię Jezus, tylko zawsze w hebrajskim zrozumieniu wierzyć w imię Boże, to znaczy wierzyć właśnie w tego jedynego Boga. Więc uświęcenie jesteśmy w tym właśnie imieniu. I teraz 1 Koryntian 7, 14 mówi tak:
Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża, inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, tak są święte. Dzieci, którzy jeszcze nie mają wiary, na przykład też, tutaj też chodzi o niemowlęta, to oni są uświęceni przez wiarę rodziców. Jeśli rodzic jest uświęcony, zobacz, jaka jest moc uświęcenia, które otrzymaliśmy przez wiarę w Jezusa. Jeśli wierzysz w Jezusa, to uświęcenie, które jest w tobie, oddziałowuje nawet na poganina męża albo pogankę żony. Zależy, kto w twoim małżeństwie jest tym poganinem. Chociaż zaraz słuchasz i myślisz, no ten drań to na pewno jest poganin. Tam chodzi do kościoła, a zachowuje się jako ostatni poganin. Okej, nawet jeśli tak, to twoja wiara uświęca go, chwała Bogu. Widzicie, jaka jest moc uświęcenia, które przychodzi dlatego, że wierzysz. I teraz w 6 rozdziale, werset 18, mówi o tym, jak unikać wszeteczeństwa. Co robić, kiedy na przykład kusi ciebie kobieta albo mężczyzna? Co robić? Modlić się, wypędzać demony, które atakują cię przez tę kobietę. 18 werset mówi troszkę inaczej. Nie trzeba się modlić ani wiązać demony, tylko mówi w 18 tak. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem, ale kto się wszeteczeństwo dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Słowo Boże mówi, kiedy masz te pokusy i oto stoi kusicielka albo piękny kusiciel, ciebie zwodzi, a ty masz męża i nie wiesz, co robić. Co? Trzeba się modlić? Nie. Tutaj mówi, uciekaj, po prostu chwytaj za torbę i uciekaj. I to jest sposób na pokonanie wszeteczeństwa. Ja mówię na razie tak w sposób żartobliwy, żeby nie było nudno słuchać, ale robię to po to, żeby do nas dotarła jedna pewna prawda. Móc uciekać przed wszeteczeństwem, które jest jedną z takich najsilniejszych pokus w dzisiejszym świecie i w ogóle zawsze tak było. Seksualna pokusa jest jedną z najbardziej wrednych, najwredniejszych. Tak trzeba prawidłowo powiedzieć ponoć, tak? I Słowo Boże mówi, uciekajcie przed wszeteczeństwem, ale móc uciec przed wszeteczeństwem możemy tylko wtedy, kiedy jesteśmy uświęceni. Usprawiedliwienie i uświęcenie daje moc do dokonania takich wysiłków i takich uczynków. Jeśli jesteś uświęcony, jesteś w Jezusie, to będziesz miał moc uciekać. To tak jakby porównać na przykład, jesteś pracownikiem, na przykład albo robisz remont w domu. I część już zrobiłeś, ale wciąż druga połowa pokoju, farby stoją, jest kurz, jest brud, jest po prostu taka budowlana, taki budowlany chaos i ty idziesz pod prysznic, kąpiesz się, później wychodzisz spod prysznica i jesteś czysty, uświęcony, obmyty. I co wtedy, jak się zachowujesz? Normalny człowiek, kiedy się umyje po całym dniu pracy na przykład i jest umówiony gdzieś tam pójść na przykład z dziećmi do kina, to ty już czyściutki wychodzisz, ubierasz czyste rzeczy i omijasz te brudne rzeczy szerokim łukiem. Dlaczego tak robisz? Bo jesteś oczyszczony, jesteś uświęcony. Jeśli my przez wiarę w Jezusa przyjmujemy uświęcenie, my będziemy unikać szerokim łukiem grzech. On będzie jakby przeciwny naszej naturze. Więc grzech pokonujemy nie przez to, że wkurzamy się na niego, że złościmy się na niego, że deanoncujemy ten grzech, gdzieś poniżamy ten grzech. Pokonujemy grzech dlatego, że wierzymy w Jezusa i przez wiarę w Jezusa mamy moc unikać nieczyste sprawy, nieczyste rzeczy i grzech. I dlatego tak jest mocne, tak ważne głoszenie łaski, głoszenie usprawiedliwienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie głoszę dzisiaj
czegoś, co zmusi Ciebie rób, czyń, czyń, czyń. Mówię dzisiaj to po to, żebyśmy my umocnili się w tej prawdzie. Jestem usprawiedliwiony, jesteś usprawiedliwiony, jesteś Bożą sprawiedliwością. Halleluja. I teraz 2 Koryntian, 3 rozdział, otwórzmy i werset 18. My wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. O tym mówiłem w odcinku na temat, że prawo zabija. I odsłonięte oblicze to kiedy prawo jest usunięte, ty już nie patrzysz na życie chrześcijańskie przez dekalog, przez inne zasady prawa i przykazania prawa, tylko oglądasz chwałę Pana, oglądasz tę chwałę Jezusa, który umarł i zmartwychwstał. I w momencie, kiedy patrzysz na Jezusa, zostajesz przemieniony w obraz Jezusa i On Ciebie prowadzi z chwały do chwały i powoduje, że następuje prawdziwa przemiana w Twoim życiu. Nie przez Twój wysiłek, a przez nadprzyrodzone działanie Boże. Ja rozumiem wierzących, rozumiem niektórych z Was, którzy mówicie, no dobrze, to co, mam tak po prostu siedzieć i nic nie robić? I to jest to chrześcijaństwo, które tutaj propagujesz? Bez jakby krwi, łez i potu, walki przeciwko grzechowi i tak dalej. Ja głoszę Jezusa, i głoszę potężną ofiarę Jezusa Chrystusa i uczę o tym, że Jezus Chrystus dokonał tak doskonałej ofiary, że w niej mamy wszystko. I jeśli ty, wierząc i rozumiejąc i poznając potężną ofiarę Jezusa Chrystusa, wierzysz w nią, to wtedy ty możesz żyć dla Jezusa w pełni swoich sił i pełnią życia. I wtedy wysiłek nie jest Twój, a wysiłek jest Boży. I przychodzi Boże pragnienie, by żyć po Bożemu. I to wtedy nie wychodzi z nas, to nie wychodzi z naszych starań, to wychodzi ze starań Jezusa na krzyżu. Znów i znów chcę przywrócić naszą uwagę i przykleić się całym sobą, i żebyśmy my wszyscy razem przykleili się do tej potężnej ofiary Jezusa i tego doskonałego dzieła krzyża, dokończonej ofiary Jezusa na krzyżu. Alleluja. Zobaczmy teraz jeszcze Rzymian 3, 21. I dalej będziemy czytać tego fragmentu. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dla wszystkich wierzących nie ma bowiem różnicy. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Więc w tych wersetach mamy bardzo ważną i istotną rzecz, którą jeszcze raz niech do nas dotrze dzisiaj, że niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość. To jest 21. I to jest sprawiedliwość przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Czyli usprawiedliwienie i uświęcenie nie przychodzi przez to, że ty wykonujesz jakieś szczególne sakramenty, szczególne jakieś robisz, popełniasz kroki. To przychodzi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I naprawdę ja rozumiem, że trudno to przyjąć, że wiara, o tak, wiara sama wystarczy, tak jak kiedyś sąsiad poprosił mnie, a wytłumacz mi, będąc katolikiem, powiedział, wytłumacz mi, jak wierzycie, jak będziecie zbawieni, jak jesteście oczyszczani z grzechu, jak oczyszczenie grzechu przyjmujesz. I ja wytłumaczyłem, Jezus umarł, Jezus zmartwychwstał, kiedy umarł, wziął moje grzechy, ja wierzę w Niego
i przychodzi oczyszczenie. A mówię, to jest beznadziejne, to jest zbyt proste, żeby było prawdą. Po prostu wziął i w ogóle nie chciał się zastanawiać nad tym, że Jezus naprawdę mógł dokonać tych wszystkich wspaniałych rzeczy. Ale on dokonał. I otóż 22. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Tutaj jest napisane dla wszystkich wierzących. Nie jest napisane dla wierzących mocno wierzących i ciut słabiej wierzących. On mówi dla wszystkich wierzących. Wszyscy wierzący są usprawiedliwieni. I 23. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Chwała Boża to jest ta moc, to jest to namaszczenie, które powoduje, że żyjesz w świętości i że żyjesz w takim totalnym, całkowitej ochronie Bożej ochronie, że Bóg ciebie chroni. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego, 24 werset, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. Czyli Jego krew, przebłagalna krew Jezusa, jest skuteczna przez wiarę. Ty musisz wierzyć w to, że ona jest skuteczna. I kiedy wierzysz, że jest skuteczna, to wtedy, kiedy wierzysz w ofiarę Jezusa, to wtedy ta ofiara Jezusa zaczyna być skuteczna i ona powoduje zmiany w twoim życiu. I werset 26. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Dwa słowa, sprawiedliwy i usprawiedliwiający. Słowo i w grece oznacza równowartość obu członów zdania, więc o Bogu jest napisane, że on jest sprawiedliwy. I jako Bóg sprawiedliwy, on poczytuje w swojej sprawiedliwości, doskonałej sprawiedliwości, cały czas ciebie usprawiedliwiać. Jeśli padasz, jeśli leżysz, Bóg ciebie usprawiedliwia cały czas i to jest Boża sprawiedliwość. Bóg nie może po raz drugi ukarać nas za te grzechy, za które już został ukarany Jego Syn, Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. Jezus został ukarany po to, żebyś ty był usprawiedliwiony cały czas. Dlatego zachęcam ciebie, żebyś teraz się pomodlił i poprosił, żeby to objawienie, to słowo stało się bardzo bliskim dla ciebie. Żebyś poczuł, że usprawiedliwienie działa w tobie, że Bóg ciebie usprawiedliwił. Uwierz w to, co słyszysz, uwierz w Boże Słowo i podziękuj Jezusowi za to, że jesteś usprawiedliwiony. Ja pomodlę się razem z tobą i pobłogosławię ciebie. I ja proszę cię, Duchu Święty, błogosław każdą osobę, która to słyszy, każdą osobę, która szuka twojej bliskości, twojego usprawiedliwienia, niech doświadczy to teraz. Każdy, kto teraz mówi, wierzy ci, Jezu. Niech poczuje, że moc miłości, doskonałej miłości twojej, którą objawiłeś na krzyżu, dotknęła każdą osobę, która teraz się modli i w pokorze przyjmuje biblijną prawdę, że jesteśmy uświęceni nie z naszych wysiłków, nie z naszych starań, że grzech jest pokonany nie przez nasze staranie i nie przez nasze nastawienie wobec grzechu, tylko grzech jest pokonany przez krew Jezusa. Amen. Pamiętaj jeszcze raz, grzech jest pokonany nie przez twoje szczególne, złe nastawienie wobec grzechu. Tak, nienawidzimy grzechu, nie lubimy go,
nie chcemy w nim przebywać. Ale prawda jest taka, że nasze nastawienie jeszcze niczego nie zmienia. Ile ludzi w nałogach, w innych sytuacjach, w innych grzechach widzą, jak jest ich życie niszczone i nic nie mogą z tym zrobić. Nawet są wkurzeni na siebie, nie lubią siebie. Rano, za każdym razem, kiedy mają kaca moralnego czy fizycznego, nienawidzą siebie za to, co zrobili wczoraj. Nienawidzą to, co zrobili, ale wciąż wracają. Wciąż nie mają siły przeciwstawić się. Dlaczego tak jest? Bo my ze swoich fizycznych prób nie możemy pokonać to, co jest duchowe. Duchową moc można pokonać tylko w duchowy sposób. Amen. Proszę Was, subskrybujcie, stawcie swoje lajki, udostępniajcie, wspierajcie to dzieło przez swoją modlitwę, te moje filmy, wspierajcie poprzez proponowanie znajomym, żeby posłuchali i też szukajcie, podpisujcie się w Facebooku na moją stronę Łaska i Prawda i śledźcie, co tam też czasami publikuję, piszę, dodaję. Wierzę, że to też pomoże Wam rozwijać się, wzrastać w tym słowie łaski, które głoszę tutaj. Błogosławię Cię i kocham w imieniu Jezusa Chrystusa. Pamiętaj, Bóg jest z Tobą. Bóg jest po Twojej stronie i Bogu zależy na Twoim szczęściu i na Twoim wzroście w Jezusie Chrystusie.